Siemaneczko, drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie. Rok się kończy. Ostatnimi czasy za dużo treści na moim kanale nie było do oglądania. Spowodowane było to różnymi czynnikami. Ale nagrywam ten film, żeby pożegnać się z wami. Pożegnać ten rok znakomitą produkcją, która u mnie tu leci sobie w tle. A wy za chwilkę po tym przynudnawym wstępie sobie ją odpalicie. W tym roku na demoscenie Atari nie działo się za wiele, ale prace, które stworzyła grupa, bardzo, bardzo płodna grupa w tym roku, chodzi mi tu o połączenie dwóch grup, czyli o grupę Zelax i New Generation. Pozdrawiam was, chłopaki, bardzo ciepło, bo dla mnie atarowca zrobiliście robotę w tym roku i to totalnie łamiąc mi kolana wszystkimi waszymi trzema pracami. Mówię tu o demach. Wiadomo, na Loście wystawili pracę, połamała kolana. Na Silly Venture edycji letniej połamali kolana. I tą pracą, którą tu właśnie widzicie i za chwilkę obejrzycie w pełnej krasie, połamali kolana po raz trzeci na zimowej edycji Silly Venture. Niestety w tym roku Silly Venture edycję zimową musiałem sobie odpuścić. 3 lata z rzędu jeździłem, 3 edycje z rzędu jeździłem. Niestety na tą nie mogłem się wybrać z różnych powodów. Nie będę wam tu płakał dlaczego. Boli mnie to jak szlak, że nie byłem. W każdym bądź razie nie byłem i trzeba się z tym pogodzić. Grupa Zelax i New Generation tym demem rozwaliła system całkowicie. Można powiedzieć, że to jest takie demo, które wyciska wszystkie soki z waszych Atari. Bo ja się poci właśnie jak oblicza to, co się wyświetla na ekranie, ale oko i ucho również mam ucieszone. Demo pod tytułem Unifeed pozamiatało moim zdaniem wszystko to, co się na małe Atari wydarzyło w tym roku. Warto obejrzeć tą produkcję. Warto, jeśli macie konta na, jak ja to mówię, Połecie, Puet.com. Link znajdziecie, Puet.net, przepraszam. Link do dema na tym właśnie jednym z największych portali na świecie związanych z demosceną znajdziecie w opisie tego filmu. Jeśli macie tam konto, bardzo bym was prosił, żebyście zostawili ślad po sobie, komentując, lajkując tą właśnie produkcję. Po co? Po to, żeby zmobilizować chłopaków do pracy nad tego typu produkcjami w przyszłym roku. Żeby poczuli się przez was chociaż w jakiś sposób docenieni, żeby wiedzieli, że my, retromaniacy, czekamy właśnie na takie produkcje. Zelax New Generation, pozdrawiam was bardzo serdecznie, a wam, drodzy widzowie, dziękuję za ten rok, kolejny rok na moim kanale. Życzę wam szczęśliwego nowego roku. Oby więcej takich produkcji cieszyło nasze oczy i uszy w przyszłym roku. Zapraszam w przyszłym roku na retronizację 5, 21-23 kwiecień oraz inne imprezy demoscenowo-retroscenowe. Ami Party, SACP, Silly Venture, Lost, Last, D-Crunch. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!
Bye-bye.